Dzień dobry, witajcie. Dziś zapraszam Was na przegląd najciekawszych kosmetyków ostatniego miesiąca. I zacznę od gadżetu. Coś, co pojawiło się ostatnio w mojej pielęgnacji. Wiem, że nie jest to kosmetyk, ale stwierdziłam, że muszę go umieścić w tym filmie. A mowa oczywiście o tym pięknym, różowym maleństwie od Yasumi. Tak, to jest szczoteczka soniczna. Mini wersja standardowej szczoteczki Yasumi Nuno. To jest oczywiście Yasumi Nuno XS Mini. Tak, ja już stworzyłam na ten temat oddzielny film, także bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia. Tam porównuję Wam obydwie wersje. Jeśli jeszcze nie wiecie, którą wybrać, na którą szczoteczkę się zdecydować, mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Ale stwierdziłam, że skoro mamy ująć najlepsze pielęgnacyjne i nie tylko gadżety kosmetyki, to oczywiście Nuno Mini musi się tam znaleźć. Kolejny produkt, który Wam teraz pokażę, to już będzie kosmetyk, ale coś do pielęgnacji ciała. I jest to marka Sanctuary Spa, marka dostępna w Hebe, po którą, jak wiecie, bardzo często sięgam. Ostatnio zużyłam ogromne opakowanie cukrowego peelingu do ciała, a teraz sięgnęłam po Soufflet, przynajmniej tak nazywa go producent. Nie wiem, czy pamiętacie, w którymś z moich ostatnich ulubieńców miesiąca pokazywałam Wam masło do ciała, a w sumie też taki właśnie pudding, piankę od Bandy. I zachwycałam się wtedy konsystencją. Wyobraźcie sobie, że to jest właśnie też taki podobny produkt. Co prawda ten soufflet, ta pianka, ten pudding od Bandy, to była limitowana edycja, a teraz możecie sięgnąć po coś bardzo podobnego, o innej nucie zapachowej, bo tutaj, jeśli kiedykolwiek korzystałyście z kosmetyków marki Sanctuary Spa, zwłaszcza z tej pomarańczowej serii, to doskonale wiecie, jaki to jest aromat. I wszystkie produkty właśnie z tej linii posiadają ten sam zapach. Ten soufflet, tak jak wspomniałam, ma bardzo ciekawą konsystencję. To jest też taka pianka, tłusty, przyjemny, niczym takie gęste, treściwe masło, ale wystarczy odrobina, żeby rozprowadzić na całej skórze. I bardzo dobrze się właśnie rozprowadza, nie zostawia takich smug, szybko się też wchłania i to, co jest najważniejsze, daje długotrwałe nawilżenie. To nawilżenie naprawdę czujecie. Jeśli wysmarujecie się tym masełkiem po wieczornej pielęgnacji, na przykład po kąpieli, założycie piżamkę, pójdziecie spać, to rano nie dość, że będziecie czuć zapach, to jeszcze ta skóra będzie bardzo fajnie nawilżona, gładka, taka przyjemna w dotyku. Nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, zaczerwienieniach, przesuszeniach. Absolutnie nie. To jest świetny produkt, który dodatkowo w składzie zawiera między innymi mango, żożobę, ekstrakt z czerwonych wodorostów. I tutaj też producent informuje nas, że to jest taka ubita śmietanka i rzeczywiście tak jest. Tak jak w przypadku tego puddingu z Bandy, tutaj można by było powiedzieć, że to nawet nie jest soufflé, tylko to też jest taki pudding, chociaż nie jest tak bardzo galaretkowaty jak w przypadku Bandy. Natomiast gorąco Wam polecam, zresztą ja już Wam wielokrotnie polecałam produkty marki Sanctuary Spa. To nie są tańsze produkty, natomiast jeśli wypróbujecie, to zobaczycie, że one rzeczywiście działają. Ja z tej serii najbardziej lubię pianki do kąpieli, które są gęste, treściwe, przepięknie się tak delikatnie pienią, ale utrzymują na naszej skórze długotrwały zapach, są bardzo wydajne, nie podrażniają skóry pod prysznicem i też sprawiają, że ona jest cudownie nawilżona, a dodatkowo taką piankę możecie wykorzystać na przykład do golenia nóg. O, to jest bardzo fajny sposób. Dodatkowo lubię właśnie peeling, o którym Wam wspominałam, peeling cukrowy do ciała. No i teraz bardzo, ale to bardzo przypadł mi do gustu ten oto soufflet i myślę, że będę często do niego wracać. No dobrze, kochani, teraz przechodzimy już wyżej, czyli do naszej twarzy. Ale zanim opowiem Wam o skórze właśnie na twarzy, to muszę skupić się na chwilkę na ustach. Jak wiecie, ja bardzo lubię wypielęgnowane usta i mam ogromną ilość balsamów, masełek, różnego rodzaju preparatów właśnie do pielęgnacji tej oto okolicy naszej twarzy. I ostatnio odkryłam coś, co też, tak jak w przypadku tego suffletu, który Wam wcześniej pokazałam, zostanie ze mną zdecydowanie na dłużej i mam nadzieję, że marka tego produktu nie wycofa. To jest nowość. Takie oto maleństwo, które ma dołączone do opakowania łyżeczkę.
już pewnie zastanawiacie się, co to jest, a pewnie też większość z Was już doskonale wie, co to jest, ponieważ na moim blogu pojawił się post odnośnie tego oto maleństwa. To jest regenerujący balsam i peeling w jednym właśnie do pielęgnacji okolicy ust. Piękny słoiczek z takiego różowego złota, do tego z różowego złota elegancka szpatułka, łyżeczka do nabierania produktu, a w środku lekko różowy, bardzo ładnie cukierkowo pachnący właśnie balsam i peeling w jednym. Świetna konsystencja. Mamy tutaj bazowe masełko Shea, do którego wprowadzone zostały drobinki cukru. I jeszcze uwaga, mamy tutaj dodatkowo uzupełnioną konsystencję, formułę tego produktu o m.in. olejek kokosowy, organiczny plus organiczny olejek z róży. I to jest nowość marki, która pojawiła się już w ofercie, już dostępna. W ogóle wszystkie produkty, kosmetyki tej marki dostaniecie w Hebe. Jeszcze jakiś czas temu były one dostępne w Douglasie, ale marka najwyraźniej przeniosła się do Hebe i w większości już Hebe możecie znaleźć te produkty. A to jest w ogóle bardzo ciekawa marka, ponieważ ona po pierwsze nie testuje na zwierzętach, inwestuje w całkiem ciekawe składy i dobre substancje organiczne, naturalne, stosuje na przykład naturalne konserwanty w swoich kosmetykach. Warto się nią bliżej zainteresować. I co? Dlaczego ten produkt tak bardzo mnie zachwycił, jeśli chodzi o najlepsze kosmetyki lutego? Ja już próbowałam wiele peelingów takich właśnie do skóry tutaj na naszych wargach. I zapewne pamiętacie, był kiedyś szał na peeling taki bubblegum balonowy z Lasha. Ale niestety te wszystkie peelingi cukrowe właśnie tutaj w tej okolicy zawsze się gdzieś osypują. I cały ten proces musicie wykonywać albo w łazience nad umywalką, albo gdzieś nad zlewem, albo gdzieś nad jakąś chusteczką. I na pewno jeśli kiedykolwiek przetestowałyście peelingi cukrowe do ust, to o tym doskonale wiecie. One momentalnie wszędzie nam się tutaj osypują. Ja tego nie znoszę. A tutaj w przypadku tego peelingu i balsamu mamy właśnie ciekawą formułę, bazowe masło Shea, przez co też te drobinki wcale nam nigdzie tutaj nie uciekają, nigdzie się nie rozsypują. Wystarczy, że spilingujemy ładnie nasze usta, następnie usuniemy te drobinki cukrowe przy pomocy jakiegoś zwilżonego ręcznika czy na przykład nawilżonej chusteczki i zostawiamy na ustach masło Shea plus te wszystkie organiczne olejki, które dodatkowo nawilżają nasze wargi, odżywiają, wspomagają ich regenerację. Coś wspaniałego. Jeśli właśnie szukacie produktu, który zadba o Wasze usta, teraz pod koniec zimy, czy że na przykład przed nałożeniem jakiejś bardziej wysuszającej pomadki lub takiej trwałej pomadki, to zainwestujcie w to oto maleństwo. A dodam, że wcale nie jest drogie, a pojemność jego to, już Wam mówię, 14,2 grama. Warto, naprawdę warto się nim zainteresować. No i powiedzcie, czy to nie jest słodkie i takie bardzo, bardzo kobiece? Kolejny kosmetyk do pielęgnacji twarzy i teraz już skóry. Coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli maseczki. I w tym miesiącu postanowiłam wyróżnić kolejny produkt z serii Excellence Magic Gold od Mondunik. To jest maseczka biomimetyczna, która w składzie zawiera m.in. złoto koloidalne, peptyd jadu węża. Mamy tutaj witaminy A, C i E. Są dodatkowo polimery, są czerwone algi, jest masełko Shea, białe trufle. No mogłabym Wam tutaj wymieniać i wymieniać, ale to jest taka maseczka, która po nałożeniu daje efekt wow. I najbardziej lubię stosować tę maskę przed jakimś wielkim wyjściem. Nakładamy ją na naszą skórę, ona momentalnie na niej tak zmienia się w takie złoto, więc Wy widzicie ten efekt złota na Waszej skórze, takiego blasku, rozświetlenia i po tam 15, 20 minutach, 10 minutach jak ją zmyjecie, skóra jest niesamowicie rozświetlona, nabiera takiego pięknego blasku, jest promienna, wygładzona, lekko ujędrniona, to jest coś wspaniałego,
właśnie przed jakąś imprezą, przed jakimś większym wyjściem, kiedy chcecie zrobić na przykład ładne zdjęcie i poszukujecie takiego produktu, żeby nadać tej waszej skórze efekt wow. I to jest właśnie to. Cudowna maska z rewelacyjnym składem. O pojemności co prawda 30 ml, ale naprawdę wystarczy jej odrobinka, żeby ją sobie tak rozprowadzić właśnie w tych miejscach, w których najszybciej chcecie uzyskać ten efekt rozpromienienia, takiego pięknego glow, i ta maska wam to zapewni. Coś niesamowitego. Powiem wam, że już dawno nie miałam takiej maski na wielkie wyjścia, czegoś takiego, co sprawi, że ta skóra będzie pięknie wyglądała i ten efekt się utrzyma pod podkładem, co jest również bardzo ciekawym rozwiązaniem. Także ja wam polecam dużo antyoksydantów, działające peptydy, działające biopolimery, to złoto koloidalne, no skład idealny, dokładnie taki, maska cudo. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę wam pokazać również moje ostatnie odkrycie. Co prawda, odkryłam ten produkt stosunkowo niedawno. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu, marka Guerlain zaprosiła mnie na prezentację najnowszego podkładu. Tak, najnowszy podkład, który jest naprawdę ciekawym kosmetykiem. I ja do kosmetyków kolorowych podchodzę zawsze, wiecie, z dużą rezerwą, ponieważ na pewno zauważyliście, nie da się tego nie zauważyć, że mój codzienny makijaż nie jest makijażem takim mocno kryjącym, nie jest tak zwaną tapetą. Ja tego po prostu nie znoszę. Szukam takich produktów, które będą tylko podkreślały urodę, delikatnie dawały jakieś wyrównanie kolorytu, wyrównanie właśnie tutaj tej okolicy, rozjaśnienie tej okolicy. Takie produkty, które nie będą wyglądały jak maska przyodziana w ciągu dnia, nie będą też powodowały wysuszenia mojej skóry, zapychania porów, jakiegoś podkreślania zmarszczek. Mogłabym tutaj wam wymieniać, w czym tak naprawdę się skupiam, i zależy mi na tym, żeby ten makijaż wyglądał jednak naturalnie. I sięgam najczęściej, jeśli chodzi o podkłady, o produkty takie mało, lekko kryjące, średnio kryjące, BB kremy, CC kremy, raczej tylko i wyłącznie na większe wyjście jakiś mocniejszy podkład. A to nowe oto cacuszko bardzo mnie zaintrygowało właśnie na prezentacji, na tym evencie marki Guerlain. Zwłaszcza, że posiada ciekawy skład, bo mamy tutaj aż 97% substancji pochodzenia naturalnego, w tym między innymi znowu czerwone algi, ale też modne ostatnio probiotyki i prebiotyki, jak też wyciąg z ekstrakt z nasion kakaowca. Mówię na prezentacji, ciekawe, zobaczymy jak będzie. Oczywiście ja ten podkład dostałam do przetestowania i już następnego dnia po niego sięgnęłam. I jak już go nałożyłam, to stwierdziłam: tak, to jest podkład dla mnie. Nieprawdopodobne. Słyszałam na prezentacji różne opinie, że to ma być podkład, który będzie pielęgnował naszą skórę, który będzie dbał o nią, będzie ją rozświetlał przez 16 godzin, że ma ładnie ją podkreślać, że to jest właśnie taki produkt dla kobiet, które nie szukają zbyt mocnego krycia, ale stawiają na kosmetyki makijażowe, które również będą pielęgnacyjne. I wiecie co? Tak rzeczywiście się dzieje, bo kiedy tylko następnego dnia nałożyłam ten podkład i zaczęłam pokazywać się na przykład na moim Instagramie, dziewczyny do mnie pisały: co ty zrobiłaś z twarzą na takiej zasadzie, co zrobiłaś z cerą, co się z nią stało, czy ty stosujesz w tej chwili jakiś nowy filtr na Instagramie, czy jakąś nową pielęgnację. I to jest zdecydowanie to. Ale uwaga! Oprócz tego, że ten podkład daje takie lekkie do średniego krycie, to jest preparat dla kobiet, które rzeczywiście mają wypielęgnowaną skórę, bo nie zakryjecie nim żadnych niedoskonałości. Jego praktycznie nie będzie na skórze widać,
ale będzie tuszował jakieś bardzo lekkie nierówności, jeżeli chodzi o koloryt. Nie zakryje Wam plam pigmentacyjnych. Myślę też, że nie zakryje widocznych, mocnych naczynek. To jest raczej kosmetyk dla kobiet, które mają cerę normalną, może przesuszoną, bo on będzie też ją pielęgnował, czyli skórę suchą, ale nie tak suchą, że będzie, że gdzieś tam pojawiają się te jakieś tak zwane suche skórki, bo on może je dodatkowo podkreślić. Także na pewno nie jest to preparat, nie jest to podkład dla kobiet z cerą tłustą, problematyczną, bardzo naczynkową, z trądzikiem pospolitym, trądzikiem różowatym. Nie, absolutnie nie. Dodatkowo on posiada taki lekki, specyficzny zapach, który momentalnie szybko ulatnia się ze skóry. Nie daje pudrowości na skórze. Tak jak mówię, to jest bardzo naturalne, lekkie wykończenie. Ale ten podkład ma również dodatkowy pędzel. Jego nie dostaniecie kupując podkład, musicie go niestety kupić oddzielnie i tutaj już zaczynają się małe schody, ponieważ ten podkład dosyć dużo kosztuje, z tego co pamiętam ponad 200 zł i jest już dostępny w ofercie marki Douglas, w perfumerii Douglas. No i jest jeszcze ten specjalny pędzel, który ma syntetyczne włosie i one jest jeszcze dodatkowo pokryte odpowiednim preparatem, który też zabezpiecza to włosie, ale działa antybakteryjnie. Pędzel jest bardzo fajnie zbity i też bardzo fajnie zbity i delikatny do naszej skóry. Jak wiecie, ja posiadam skórę wrażliwą. Nie mogę stosować pędzli z naturalnego włosia, bo momentalnie ona robi się czerwona. Ale jeżeli już też stosuję jakieś pędzle do makijażu, to muszę uważać na to, żeby mocno nimi nie rozcierać skóry, bo ona znowu zaczyna się robić mocno czerwona. Tutaj w przypadku tego pędzla, no właśnie, musimy tak podziałać, że rozcieramy nasz ten podkład takimi ruchami wymiatającymi, przez co też pobudzamy naszą skórę do działania. Więc działamy nieco mocniej niż nakładając normalnie, na przykład tak stemplując sobie ten podkład. Ale to, co uzyskamy przy pomocy tego podkładu i tego pędzla, to jest efekt wow. Tak jak mówię, wiem, że to nie będzie produkt dla każdego. Przecudowne opakowanie. Ja mam odcień 02N. W ofercie jest 30 chyba odcieni, z tego co dobrze pamiętam. Więc myślę, że wybierzecie coś dla siebie. Ale zaznaczam, to nie jest podkład dla każdej kobiety. Nie jest, to jest podkład dla kobiet wymagających, ale w tym kierunku pielęgnacyjnym, czyli taki kosmetyk, który ma dbać o naszą skórę, podkreślać jej naturalne piękno, dobrze na niej wyglądać, ale nie dawać efektu takiego mocnego makijażu, podkreślenia, pudrowości, zakrycia, bo tego przy nim nie uzyskacie. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o najciekawsze kosmetyki właśnie z lutego. Dajcie znać, czy coś Was zaintrygowało, coś Was zainteresowało, co myślicie na temat tych preparatów, które Wam dzisiaj pokazałam. Oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie kosmetyki u Was w lutym sprawdziły się najlepiej, jakie nowe perełki odkryłyście. Dajcie koniecznie znać. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, wszystkie linki do tych produktów znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!